Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania. Drodzy Państwo, za mną Pałac Prezydencki, nieprzypadkowo wczoraj zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy, ponowne zaprzysiężenie na drugą kadencję, ale zapytamy dzisiaj naszego eksperta, kto i dlaczego właściwie zbojkotował zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy, czy ma to sens, czy jest to dobre dla państwa, czy jednak zrozumiałe. Zapytamy o to dyrektora Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Pawła Musiałka. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Więc pokażmy tylko tę częściowo pustą salę sejmową, bo Koalicja Obywatelska wysłała tylko delegacje, pierwsze dwa rzędy, a dalej już ostro przerzedzone, a więc proszę państwa, te kadry idealnie pasują dla mediów opozycyjnych, by pokazać niepełność tej sali i niejako ułomność zaprzysiężenia. Panie dyrektorze, opozycja twierdzi, że te wybory były nieuczciwe, dlatego nie uznaje tego zaprzysiężenia za takie pełnoprawne, że jest to taki ich wyraz sprzeciwu wobec niedemokratycznych praktyk. Ja wiem, że Klub Jagielloński, Centrum Analiz, to nie jest jakaś taka pisowska grupa, która klepie zawsze Zjednoczoną Prawicę po ramieniu, tylko bywa mocno krytyczna. Ale czy pod takim kategorycznym werdyktem opozycji pan dyrektor i pańska ekipa analityków podpisuje się, że to były wybory no niedemokratyczne na tyle, by tego zaprzysiężenia no nie uznawać i bojkotować? No w żadnym wypadku nie można zaakceptować takiego stwierdzenia, że te wybory były nieuczciwe, ponieważ mamy ostateczne rozstrzygnięcie sądu, który jasno stwierdził, że te wybory nie kwalifikują się, czy te różne nieprawidłowości, które zostały zgłoszone, nie kwalifikują się do tego, żeby te wybory uznać za nieważne. W związku z tym, no to jest najważniejsza instancja, która o tym rozstrzyga. Rozstrzygnęła je w sposób pozytywny. Ja przypomnę, że w trakcie tych wyborów przecież kandydaci przecież prowadzili normalną kampanię. W związku z tym, no trudno tą nieważność postulowaną przez przedstawicieli opozycji zaakceptować. Ja czytając wypowiedzi różnych przedstawicieli opozycji, jednak widziałem, że to nie tylko chodzi o samą kampanię wyborczą. Część polityków wskazywała, że no, to był wyraz też niezadowolenia z prezydentury Andrzeja Dudy, a nie samej kampanii wyborczej, co oczywiście nie jest żadnym usprawiedliwieniem, bo w jednym i w drugim przypadku uważam, że to jest no, bardzo niepokojące. Bardzo oczywiście szkodliwe państwowo, to jest rzecz oczywiście banalna do stwierdzenia, ale także myślę, że szkodliwe dla opozycji, ponieważ ja myślę, że Polacy oglądając te obrazki z Sejmu, no, widzą ewidentnie, że no, mamy tutaj taką próbę delegitymizacji, która odbywa się tuż po wyborach, podczas których Andrzej Duda zdobył rekordową liczbę głosów poparcia i myślę, że Platformie Obywatelskiej, czy szerzej Koalicji Obywatelskiej, na pewno żadnych punktów tego typu zachowanie nie przyniesie. Panie dyrektorze, no, znamy Klub Jagielloński jako państwowców. Wy dyskutujecie o tym, jak państwo powinno wyglądać i krytykujecie właściwie każdą ekipę rządzącą, gdy uznajecie, że na tę krytykę zasługuje. Ale czy to, co robi Koalicja Obywatelska, nie jest pańskim zdaniem częścią ogólnozachodniego trendu, że liberałowie czy socjaliści, oni delegitymizują ogólnie rządy konserwatystów? No, mamy takie głosy, że to jest jakaś kontrrewolucja, że no, Donald Trump, czy Boris Johnson, czy Viktor Orban, oni są przedstawiani tak samo jak i nasza prawica w tych potężnych mediach mainstreamowych, nawet gdy one są w opozycji, to są potężne. Oni są przedstawiani no, jako ludzie niepoczytalni. Ja, no, dosłownie, Orban, Johnson, Kaczyński i Trump, no to w tych mediach lewicowo-liberalnych Zachodu oni są niejako bliźniakami. Czy nasza koalicja obywatelska, nasza totalna opozycja jest w jakiś sposób pańskim zdaniem wyjątkiem, czy jednak to jest taki część tego liberalnego zachodniego mainstreamu, który po prostu delegitymizuje konserwatystów, nazywając populistami, autorytarystami i generalnie nie uznając ich za pełnoprawnych partnerów w polityce?
W pewnym sensie można powiedzieć, że my mamy naszą polską specyfikę, ponieważ ja pamiętam początek tego sporu między PiS-em a Platformą, który aż tak ostry nie był. Ta rywalizacja, ona była, mam wrażenie, mniej emocjonalna, bardziej merytoryczna. Pewnie wiele tutaj czasu musielibyśmy poświęcić, żeby wyjaśnić tą dynamikę tego sporu. Dla przypomnienia tylko najważniejszych faktów, no na pewno kwestia smoleńska, na pewno później model rządów, model opozycji za czasów Platformy Obywatelskiej, model rządów Platformy, model opozycji PiS-u. To wszystko spowodowało, że no dzisiaj jesteśmy w takim punkcie, kiedy ta polaryzacja jest bardzo, bardzo silna. Natomiast tak, oczywiście jest prawdą, że ten opór wobec rządów konserwatystów w Polsce ma miejsce również za granicą i pewne elementy podobieństwa, ale podkreślam pewne elementy, bo ja nie lubię tego porównania Kaczyńskiego do Orbana, no chociażby z tego względu, że w Polsce my naprawdę pod względem chociażby systemu medialnego mamy dość komfortową sytuację. Uważam, że system medialny w Polsce jest mocno pluralistyczny i to jest bardzo dobrze dla jakości demokracji. Na Węgrzech już niestety takich pozytywnych ocen bym nie wystawił. Więc te różnice są, o tym pamiętajmy, ale podobieństwo faktycznie występuje w tym, że konserwatyzm dzisiaj dla pewnego nurtu liberalizmu jawi się nie jako równoprawna myśl polityczna i równoprawna tradycja polityczna, która po prostu może wygrać wybory i rządzić. Konserwatyzm przez, mówię, pewien typ liberałów i lewicowców jest uznawany za pewien deficyt rozwojowy, za coś takiego, co jest przebrzmiałe, anachroniczne i coś, co nie rozpoznało pewnego trendu cywilizacyjnego, w który się należy wpisać. I stąd faktycznie te poglądy są traktowane w debacie publicznej jako nieprawomocne. To znaczy problem nie polega na tym, że mamy liberałów, którzy się nie zgadzają z konserwatystami, bo mają do tego prawo. Natomiast problem faktycznie polega na tym, że duża część establishmentu liberalnego, który faktycznie dominuje, to pokazują badania, że elity są zazwyczaj bardziej liberalne od całości społeczeństwa. Jest nadreprezentacja ludzi o liberalnych poglądach w elitach. No i te osoby traktują po prostu konserwatystów jako tych, którzy po prostu jeszcze nie wyłapali wiatrów historii. No ale okazuje się w ostatnich latach, że ten wiatr historii jednak wieje w inną stronę, niż by liberałowie chcieli. Oczywiście te nurty konserwatywne są różne i każdy z nich jest zbudowany na nieco innej emocji. Ja w Polsce akurat dostrzegam bardzo mocno taki rys godnościowy, to znaczy ludzie, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę, to są ludzie, którzy bardzo często głosują na PiS dlatego, że mają poczucie właśnie, że ta partia reprezentuje ich społeczny świat, społeczne imaginarium, które jest niedoreprezentowane w naszych liberalnych elitach, ale na przykład jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to Donald Trump zdobył głównie poparcie, obiecując powrót miejsc pracy, które zostały, no, które wyemigrowały wraz z procesem globalizacji. Obiecywał przede wszystkim wzrost gospodarczy, który w Stanach przed Donaldem Trumpem miał niską dynamikę, więc też pamiętajmy, że pewne różnice są. Natomiast ja uważam, że im dłużej będą liberałowie, również w Polsce, traktować konserwatyzm w ten sposób, no to jest najlepsza gwarancja zwycięstwa obozu konserwatystów, więc jakby oni sami sobie, jakby można powiedzieć, podcinają gałąź, na której siedzą, no bo no, te reakcje powyborcze były dla mnie bardzo charakterystyczne. Jak zobaczylibyśmy różnych celebrytów, różnych influencerów liberalnych, którzy dzielili się swoimi emocjami po wyborach, no to można było wyczuć tam nie tylko rozczarowanie wynikami wyboru, ale przede wszystkim widać było, że przez okres kampanii trzymają swoje emocje i pogardę na wodzy, ponieważ widzą, że to będzie szkodliwe, a po wyborach już można powiedzieć, jak niektórzy to lubią określać, szambo wybiło i mogliśmy przeczytać naprawdę, co ci ludzie myślą o tych Polakach, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach i głosują na PiS. Albo w Polsce Wschodniej, ale niech to wybrzmi jeszcze raz, pan dyrektor powiedział, że liberałowie myślą o konserwatystach, ja sobie to zanotowałem, jako o deficycie rozwojowym, to jest godne zapamiętania na przyszłość, więc tutaj jako część tego deficytu rozwojowego zapytam pana dyrektora jeszcze tak. Nie przyszła opozycja na to zaprzysiężenie, wysłali tylko delegację, czyli tak
taki próbowali kompromis we własnym środowisku zrobić. No ale pan powiedział, że to była bardziej z ich strony krytyka prezydentury, ocena prezydentury, a nie samego zaprzysiężenia czy wyborów. No ale panie doktorze, to oznacza, że opozycja jest w jakiś sposób niedojrzała, że mylą zaprzysiężenie z jakimś wyrazem swojej opinii. Poza tym posłowie mają obowiązek stawiać się na posiedzeniach Sejmu, na posiedzeniach Zgromadzenia Narodowego, czyli no z pańskich słów wynika, że po prostu opozycja zaniedbała swoje obowiązki, bierze diety, pobiera różne pieniądze, a potem zostaje sobie w domu, jakim to podoba, jakim się podoba. Ja może trochę przyjaskrawiam, ale to właściwie wynika z pańskiej diagnozy. Niepoważni politycy. No mówię, to jest na pewno tak, że po pierwsze, nie cała oczywiście opozycja, bo z tego co wiem, to akurat politycy Platformy Obywatelskiej tutaj byli najmniej reprezentowani w Sejmie. Z tego co pamiętam, to politycy PSL-u akurat się chyba zjawili. Bo oczywiście no, pewnym argumentem jest to, szukając jakichś argumentów na obronę, że mamy faktycznie rozwijającą się pandemię, mamy okres wakacyjny, więc część posłów faktycznie zaplanowało sobie pewnie wcześniej urlopy. Natomiast no, w przypadku wielu posłów mamy jawną deklarację, dlaczego nie przyszli. I tutaj ten komunikat nie był spójny jeszcze. Warto podkreślić, bo część polityków Platformy mówiło, jeśli dobrze pamiętam też wypowiedź nawet Borysa Budki, który akurat wypowiedział się wstrzemięźliwie w tej kwestii, więc ja miałem wrażenie, że tutaj nie ma takiej spójności komunikacyjnej. Natomiast no na pewno ci, którzy nie przyszli na zaprzysiężenie, okazali przede wszystkim no, pogardę nie tylko wobec Andrzeja Dudy, ale wobec przede wszystkim większości Polaków, którzy zagłosowali na obecnego prezydenta. Więc w tym sensie uważam, że jest to bardzo, bardzo zły zwyczaj, że i ten sposób moim zdaniem też usztywniają prezydenta w tym, żeby no, ta druga kadencja nie była bardziej otwarta na polityków opozycji. Ja mam wrażenie, że Andrzej Duda w tej drugiej kadencji będzie chciał z tej racji, że nie musi już być wybierany na kolejną. W pierwszej zawsze w czasie pierwszej kadencji mówi się bardzo często o prezydentach, że walczą o drugą turę, a w czasie drugiej kadencji już walczą o wpis do historii. Ja mam wrażenie, że Andrzej Duda ma taką gotowość, żeby szerzej rozmawiać i też jego wystąpienie było takie bardzo republikańskie. Ono nie było, nie wiem, prawicowo-narodowo-katolickie. Ono było bardzo inkluzywne, że tak powiem, językiem socjologii. Natomiast no, opozycja widać, że nie wykazała zainteresowania współpracą i martwi mnie to dlatego, że i też dziwi, nie ukrywam, ponieważ ja akurat dość pozytywnie ustosunkowałem się do tego spotkania Andrzeja Dudy z Rafałem Trzaskowskim. Oczywiście było to spotkanie kurtuazyjne, spotkanie symboliczne, które pewnie niewiele zmieniło, ale cieszę się, że pomimo tej gorącej atmosfery w czasie tej kampanii wyborczej ci dwaj rywale potrafili sobie uścisnąć dłoń, porozmawiać i ja miałem wrażenie, że to będzie taki dobry symptom no, wycofywania się takiego delikatnego z tej totalnej opozycji, a okazuje się, że ten model jednak przez niektórych polityków opozycji dalej będzie realizowany. No ze szkodą oczywiście dla państwa, ale myślę, jeszcze raz podkreślę, także ze szkodą dla opozycji. No jest pan optymistą, że może te spotkania będą jakimś dobrym przyczynkiem na przyszłość, ale ja też chciałbym zwrócić uwagę na tych polityków Platformy, którzy jednak przyszli i wykazali się pewną klasą, bo pamiętajmy, że Małgorzata Kidawa-Błońska, która przyszła na zaprzysiężenie, no w założeniu chciała być na miejscu prezydenta Andrzeja Dudy, a jednak tu z pewną godnością, spokojem, bez histerii uczestniczyła w wydarzeniu, a Bartłomiej Sienkiewicz wbrew kierownictwu swojej partii mówił w wywiadzie, że on jest państwowcem, uważa, że wybory jego zdaniem no, były pełne nadużyć, ale wybór jest ważny i on przychodzi. Czy pan uważa, że tutaj mamy niestety półtorej minuty do końca, czy Platforma jest podzielona faktycznie w tym, żeby zarzucić tą totalną strategię potępiania wszystkiego, co pisowskie i na tą być może mniejszą grupę, która chce na pewnej płaszczyźnie rozmawiać, czy oni jednak stanowią jakiś monolit w tej sprawie? Myślę, że są podzieleni i te przykłady, które pan wskazał, dobrze tego dowodzą. Ja jeszcze bym dorzucił tutaj przykład kampanii Rafała Trzaskowskiego, która była moim zdaniem emocjonalnie stonowana. Rafał Trzaskowski na tle polityków Platformy Obywatelskiej nie pamiętam, żeby wykazywał się jakąś szczególną napastliwością emocjonalną. Być może jest element oczywiście strategii tylko przedwyborczej, nie można tego wykluczyć, ale moim zdaniem w obozie
Platformy toczy się taka refleksja, no skoro przez tyle lat byliśmy totalną opozycją i to nie przyniosło rezultatu, no to prawda, szczytem głupoty byłoby robić ciągle to samo, a oczekiwać innych rezultatów. No i tutaj musimy, panie dyrektorze, niestety postawić kropkę. Paweł Musiałek, dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, był naszym gościem i na końcu postawił iskierkę nadziei, że może opozycja wejdzie na taki szczebel normalnych rozmów z rządem, z koalicją rządzącą. Serdecznie dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję również. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję też państwu. Zostańcie państwo z nami, bo będziemy mówić dalej o zaprzysiężeniu, ale o zachowaniu innej grupy posłów, a mianowicie tęczowej lewicy. Wracamy po przerwie.